few years ago, I found myself climbing a few mountaintops. Parę lat temu przydarzyło mi się powspinać na kilka szczytów. And these are very famous mountains in America. W Ameryce są to bardzo znane góry. When you climb these kinds of mountains, you belong to a club of people. I jeżeli przydarzy się wam po takich górach się wspinać, to wtedy możecie się czuć częścią pewnego klubu. Now, I'm all for doing hard things as long as it's not kayaking in winter. I ja, o ile nie jest to kajakowanie i nie dotyczy to zimy, to generalnie lubię wyzwania. So I wake up early in the morning in Colorado. Więc budzę się pewnego ranka wcześnie w Colorado. Long before the sun comes up, we take a van into the middle of a valley. I długo przed wschodem słońca wyjechaliśmy do pewnej doliny. And we get up and the black night sky is a little less black than the dark mountains before us. I kiedy wysiedliśmy, zobaczyliśmy, że ciemne niebo nad nami jest tylko odrobinę jaśniejsze niż te czarne szczyty przed nami. And as you look around, you can see mountaintop after mountaintop after mountaintop all around you. I stojąc w tej dolinie, gdyby się rozejrzeć, można było zobaczyć jeden szczyt, drugi i następny wokół nas. Each mountaintop is separated by 2 or 3 kilometers of hard rocks. A każdy z tych szczytów rozdzielony był taką wyłożoną kamieniami 2-3-kilometrową ścieżką. And the goal of this trip is to hit every single peak. A celem tej wycieczki było dotrzeć na każdy kolejny szczyt. After hours of climbing, we make it to the first peak. Po godzinach wspinaczki osiągnęliśmy pierwszy z tych szczytów. And when you make it to the first peak, you take a few moments and you look around at what you've just done. I oczywiście, kiedy dotarliśmy tam, to kilka chwil spędziliśmy po prostu rozglądając się wokół siebie. But something strange happens when you've made a long journey to an important place. Ale dzieje się coś ciekawego, kiedy po długiej podróży docieramy do ważnego punktu. Your perspective has changed a little bit and all the mountains that used to be above and around you. I perspektywa całkowicie się zmienia, bo te góry, które do tej pory były wokół ciebie, now are really not that far away and on the horizon. Nagle wydają się być zupełnie nie tak daleko w zasięgu twojego wzroku. This is the perspective the Bible uses when talking about the end times. I podobnej perspektywy używa Biblia, mówiąc o czasach ostatecznych. We find in many places in the Old Testament where God describes the end of the world. W Starym Testamencie w wielu miejscach czytamy opisy, jak Bóg opowiada o czasach ostatecznych. And the apostles say that these promises have come true. A apostołowie mawiali, że te wszystkie obietnice się spełniły. But you and I are still here and this earth still keeps spinning around. Ale przecież my wszyscy dalej jesteśmy na tej ziemi, a ona dalej żyje swoim biegiem. And that is because when we are talking about this kind of event in history, a to dlatego, że kiedy mówimy o tego typu wydarzeniach w historii, God describes one end of one world, Bóg opisuje jak gdyby jedno zakończenie jednego konkretnego świata in the context of the end of all worlds. Ale w kontekście końca wszystkich światów. For example, if Poland falls apart tomorrow. Na przykład, gdyby Polska jutro całkowicie się rozpadła. And everything you know disappears. I wszystko, co znamy, by zniknęło. Your world, as you know it, has ended. Twój świat, takim jakim go znasz, się zakończy. And you must enter into a new time, a new season of life, completely different than what it was like before.
A w związku z tym musisz wkroczyć w zupełnie nowy rozdział swojego życia, w nową rzeczywistość, która niczym nie przypomina tego, co do tej pory było ci znajome. I need to catch you up with where we are, because today we're talking about Revelation chapter 6 and chapter 7. I dzisiaj będziemy mówić o rozdziałach 6 i 7 Księgi Objawienia, ale zanim musimy troszkę nadrobić, żeby dojść do tego punktu. In chapter 5 we see an image of God seated on a throne. W rozdziale 5 czytamy o Bogu, który znajduje się na swoim tronie. And in heaven everything is worshiping God as it should. A w niebie tak, jak to być powinno, wszystko i wszyscy chwalą tego właśnie Boga. And everyone is singing, and then all of a sudden John sees a lamb that has been killed or sacrificed. I wszyscy śpiewają tam, uwielbiając Pana Boga, a pośród nich Jan nagle widzi baranka złożonego w ofierze. It's not very hard to figure out who this lamb is. I nie trudno jest domyślić się, kim jest ten baranek. Clearly, this lamb is Christ. Bo najwyraźniej tym barankiem złożonym w ofierze jest Jezus Chrystus. And this is what happens in the book of Revelation. Sometimes John hears something. I tak właśnie jest w Księdze Objawienia, że czasami Jan słyszy pewne rzeczy. And in chapter 5 John hears, behold the lion of the tribe of Judah. I w rozdziale 5 czytamy, jak Jan słyszy o lwie judzkim. But when he turns and he looks, behold a lamb. Ale gdy odwraca się, widzi baranka. And so the Lord is seated on his throne and in his right hand is a scroll. A zatem Bóg siedzi na swoim tronie i dzierży w prawej dłoni zwój. And on this scroll are seven wax or clay seals. A na tym zwoju znajduje się siedem pieczęci. In other words, there is a message that needs to be communicated, but not anybody can open it. Innymi słowy, jest pewna ważna wiadomość, która powinna zostać zakomunikowana, ale nikt nie jest w stanie się do niej dostać. And so John begins to weep because God is trying to say something, but nobody is worthy to speak it or to open it. I Jan zaczyna płakać, bo zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg chce coś ważnego zakomunikować, ale nie ma tam nikogo godnego na tyle, by otworzyć te pieczęci. Then the lamb takes the scroll, I guess in his hooves, or maybe we're talking about Jesus as a person, and he takes this scroll and he puts his finger under the seam. I czytamy o baranku, który być może w postaci samego Jezusa chwyta ten zwój. And he begins to pop open the seals. I zaczyna rozrywać te pieczęci. And so we, as the audience of this text, are waiting in anticipation to hear what is going to happen. I czytając Księgę Objawienia, my czekamy z ekscytacją na to, co w tym zwoju jest zapisane. And so it's this dramatic image of Christ with his finger underneath the seam and he pops the first seal. Jest to dość dramatyczny obraz, gdy wyobrażamy sobie Jezusa trzymającego ten zwój i rozrywającego każdą pieczęć z osobna. And a voice shouts, come. I nagle głos krzyczy, przyjdź. And a white horse appears with a rider holding a bow and wearing a golden crown. I pojawia się biały koń, na którym ten, który na nim siedział, dzierżył łuk. This is an image which the original audience would have clearly understood, which we have to work to understand. I jest to obraz jeźdźca z łukiem i wieńcem, który dla ludzi w tamtych czasach był jasny i przejrzysty, a nad którym my musimy się troszkę zastanowić. And many people spend a lot of unnecessary time trying to figure out and tell other people what this is. I wielu ludzi spędza bardzo dużo czasu
czasu nad tym, żeby zgłębić, zastanowić się, a potem opowiedzieć innym, co ten obraz znaczy. But the text tells you exactly what this is. Ale tak naprawdę ten tekst bardzo dokładnie mówi nam, co ma na myśli. This character has been given a spirit of conquest. He goes out to wage war for his country. I ta postać jest to postać, która podbija, której zadaniem jest wypowiedzieć wojnę. It would be as if I described to you the German Blitzkrieg before World War II occurs. To tak, jak gdybym miał opisać wam kogoś z nazistowskich Niemiec tuż przed tym, jak II wojna światowa wybuchła. Before 1939, and I described to you this iron beast with one giant horn that breathes fire and leaves destruction in its wake. Gdybym przed 1939 rokiem opisał ci wam żelazną bestię z rogiem dychającą ogniem. And the one sending this beast is a madman, crazed with conquest and desiring to build his empire. A ten, który tę bestię posłał, jest tym, który ma pragnienie zwycięstwa i podboju. You would clearly understand if I tell that to you, knowing what you know, that I am speaking of a specific time and a specific place and a specific event. I gdybym opowiedział wam o tym w ten sposób, zdawalibyście sobie sprawę, że mówię o konkretnym miejscu, konkretnym wydarzeniu. That's exactly what this audience is hearing when they hear this white horse with this battle bow. I dokładnie tak samo czują się odbiorcy tego listu, tej księgi, słysząc o tym białym koniu z jeźdźcem dzierżącym łuk. And here's the question. I oto jest pytanie. Who should fear this conqueror? Kto powinien tej postaci się obawiać? This isn't the first time a man on a horse comes in these kinds of images. This is an image actually from Zechariah 1 and Zechariah chapter 6. I o tego typu postaci, która pojawia się na koniu, czytamy już wcześniej. Czytamy w Księdze Zachariasza, rozdziale 1 i 6, przepraszam. So it's not a new image, it's something that the Bible talks about that is being brought to mind. Nie jest zatem to zupełnie nowy obraz. Wcześniej już Biblia o czymś takim pisała. But here's how the book of Revelation works. Ale oto jak działa Księga Objawienia. It speaks of concrete fears. Księga Objawienia mówi o konkretnych lękach. And universal themes at the same time. A jednocześnie mówi też o bardzo uniwersalnych kwestiach. You see, this picture of this horse is exactly what the enemies of Rome looked like. Bo ten obraz białego konia i jeźdźca bardzo przypomina wrogów, z jakimi przyszło zetknąć się Rzymianom w tamtych czasach. There was one enemy Rome couldn't defeat, one enemy that Rome feared most, and that was who this horse brings to mind in the ancient audience. Był jeden wróg, którego Rzymianie nie byli w stanie pokonać. Był jeden wróg, który budził w nich taki strach. I właśnie ta postać, o której mówimy, bardzo tego wroga przypominała i przywodziła na myśl. And so the actual fear is that the world we know is about to be invaded. Więc ten realny strach, o którym mówimy, to, że świat, jaki znamy, zostanie podbity, czy ktoś podejmie próbę podbicia tego świata. And there is a universal theme that these seven seals are trying to drive home. Ale jest też bardzo uniwersalne tło dla tego, co te siedem pieczęci ma reprezentować. It comes from the idea in Daniel, but I'll put it up here on the screen for you. God sets the times and boundaries of the kingdoms of the earth. I ta uniwersalna myśl jest zaczerpnięta z księgi Daniela i mówi o tym, że Bóg ustala czasy i granice królestw ziemi.
This is not just a message to the Christians in the first, second and third centuries. I to nie jest tylko wiadomość do królestw istniejących w pierwszym, drugim czy trzecim stuleciu. Though it is talking to them specifically, it speaks to Christians universally. I pomimo tego, że ta wiadomość dotyczyła jak gdyby tych właśnie ludzi, to tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. How many of you have ever been in a conversation with your husband or your wife? Komu z was zdarzyło się prowadzić konwersację ze swoim małżonkiem lub żoną? And as far as you can understand it, it's a very simple situation. I jak tylko możemy sobie wyobrazić, to jest bardzo prosta sytuacja. But your spouse, as always, seems to have a different take on the circumstances. Ale osoba, z którą akurat przyszło wam rozmawiać, wydaje się, że ma kompletnie inne podejście i zdanie na temat tej sprawy. One person thinks the situation is really complicated and so they have a lot of points and a lot of arguments to make. Jedna ze stron twierdzi, że zagadnienie jest bardzo skomplikowane, a w związku z tym mają bardzo dużo różnych argumentów i pomysłów na ową sprawę. And then the other person sees this as a very simple situation. Either you love me or you don't. A druga osoba widzi to w zupełnie nieskomplikowany sposób. Albo mnie kochasz, albo nie. And one person says, no, it's more complicated than that. I ta druga strona mówi, że nie, no to jest bardziej skomplikowane. And the other person says, no, it's not. It's not complicated. It's black and white. A ta druga osoba mówi, przecież nie, to jest czarno-białe, zero-jedynkowe. Revelation takes the stance of black and white. I Księga Objawienia stoi po stronie nieskomplikowanej, po stronie czarno-białych kwestii. All kingdoms on this earth, or nations, whatever you want to call them. Wszystkie królestwa czy narody tej ziemi share one spirit. Są połączone jak gdyby jednym duchem. And in the book of Revelation, it is the spirit of the kingdoms of the earth. This is how it's called. I w Księdze Objawienia jest to mowa o takim duchu właśnie królestw ziemskich. But it is the spirit of a nation that makes it believe that it and its leaders are God. Ale to właśnie taki duch narodu sprawia, że ludzie wierzą, że przywódca ich właśnie narodu jest jak Bóg. And that their ideas and that their gospel is what must be made true on the earth. I że to właśnie ich przekonania i ich dobra nowina powinny być znane na całym świecie. The book of Revelation uses different names for different kingdoms to describe this one spirit. I Księga Objawienia używa różnych nazw, żeby tego ducha, o którym mówimy, opisać. It's Egypt. Mowa o Egipcie. It's Babylon. O Babilonie. At this time it's Rome. W tym czasie o Rzymie. Somewhere else in Revelation he calls it Jerusalem. Gdzieś indziej w Księdze Objawienia czytamy o Jeruzalem. Any kingdom that believes that it is the sole authority of the earth. Każde królestwo, które przekonane jest, że jest jak gdyby głównym autorytetem tej ziemi, stands in blatant or offensive opposition to God's kingdom. Każde królestwo w takim przekonaniu stoi w absolutnie obraźliwej dla Boga sprzeczności z Nim samym. And so when God is describing the destruction of Rome, więc gdy Bóg opisuje zniszczenie Rzymu, he is speaking both to an immediate and to an ultimate reality. Mówi zarówno do Rzymian konkretnie, czyli do konkretnych ludzi, jak i w bardziej ogólnym sensie. Now, I don't want to unnecessarily offend your national pride or national sentiments. Nie chciałbym celowo obrazić tutaj pewnego poczucia narodowego sentymentu. But I will attack my own country. Ale w związku z tym przyczepię się do swojego kraju. My country believed in its founding that we were going to create a new place where there would be religious freedom and where people would worship God however they liked. Ponieważ mój kraj zbudowany był na fundamencie takiego przekonania, że to właśnie my zbudujemy nowe miejsce, wolne, w którym każdy będzie wierzył
jak chce. Those people were the first ones to persecute other people. Ale ci ludzie z tym przekonaniem byli pierwszymi, którzy prześladowali innych. It does not matter whether your foundational beliefs regarding your specific nation. Bo to nie jest istotne, czy twoje osobiste przekonania odnośnie twojego narodu. Attempt to create a heaven on earth. Try. Narodu, który jakby próbuje stworzyć niebo tutaj na ziemi. It will never work. To nie ma znaczenia, bo to nigdy, to nie ma prawa zadziałać. The world that we live in is dominated by spirits that take over our desires to do good and to create this perfect kingdom. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jak gdyby staje przeciwko nam w dążeniu do tego, żeby stworzyć perfekcyjne królestwo. Remember what Jesus said to Pilate. I pamiętajmy, co Jezus powiedział Piłatowi. Are you a king? Czy jesteś królem? I am a king, Jesus says, but my kingdom is not of this world. A Jezus odpowiedział: tak, jestem królem, ale moje królestwo jest nie z tej ziemi. And history is littered with kingdom after kingdom trying to build this holy nation. I w historii wielokrotnie przewijały się takie królestwa, które próbowały stać się taką perfekcyjną, wspaniałą narodowością. But no kingdom will ever be able to fulfill what God will bring on the earth himself. Ale żadne ziemskie królestwo nie jest w stanie wypełnić tego, co sam Bóg sprowadzi na ziemię. Therefore, dlatego też all nations will be judged fairly by God. I dlatego właśnie wszystkie królestwa ziemskie zostaną ocenione sprawiedliwie przez Boga. Rome was a great place to live. Rzym był wspaniałym miejscem do życia. They had a motto, Pax Romana, which means peace of Rome. I lubili chwalić się swoim mottem pokój, pokój rzymski. We will give you peace and security if you play by our rules and you believe our gospel. I obiecywali, że jeśli tylko będziesz przestrzegał naszych zasad i uwierzysz w to, w naszą nowinę i w nasze myślenie, to my zapewnimy ci pokój i bezpieczeństwo. Caesar is Lord, not Jesus. To Cezar jest Panem, nie Jezus. And if you don't believe us, a jeśli nam nie uwierzysz, we will make you believe. To sprawimy, że uwierzysz. And this is the never-ending cycle that the kingdoms of the earth will always put on God's people. I jest to niekończący się cykl tego, co królestwa tego świata będą stale narzucały ludziom Boga. One day every nation will fall. Pewnego dnia każda narodowość upadnie. And only God's kingdom will stand. A jedynie Królestwo Boże przetrwa. All of that about one white horse. A to wszystko odnośnie jednego białego konia. But this is just the beginning of terrible judgments that God has appointed for the enemies of his people. Ale to tylko początek tego okropnego sądu, który Bóg przygotował. Following the white horse come three other horses bringing destruction and chaos and God's judgment. Bo tuż po białym koniu pojawiają się następne trzy, wszystkie niosące ze sobą śmierć, cierpienie i sąd Boży. A red horse describes swinging a sword that will slaughter everyone. Czytamy o jasno-czerwonym koniu dzierżącym miecz, który zabije ludzi. But this sword was also the sword that Rome used to make sure that everyone played by their rules. Ale
ten miecz to ta sama broń, której Rzymianie używali, żeby upewnić się, że wszyscy grają zgodnie z ich zasadami. In their world, the peace of Rome was earned through the blood of those who tried to argue against it. Bo w ich świecie pokój rzymski istniał tylko wtedy, kiedy najpierw przelana została za niego krew. And then a black horse comes. Pojawia się koń kary, czarny. And this black horse is holding a set of scales. Dzierżący wagę. And on one set he has weights that he would use to measure things that you would then pay for in the marketplace. I po jednej stronie miał odważniki, którymi odmierzał, jak dużo należy za coś zapłacić. And I don't think it's lost on us today that we have an image of justice. It is Lady Justice and she holds the scales in her hand, right? I myślę, że w naszej świadomości też istnieje obraz sprawiedliwości, która właśnie w dłoni ma wagę. But this black horse brings injustice and famine. Ale ten kary koń faktycznie sprowadza na ziemię sprawiedliwość, ale również głód. The horse and the rider are told to increase the cost of essentials like bread and barley. Bo ten koń ma za zadanie zwiększyć cenę podstawowych produktów żywnościowych, jak pszenicy czy jęczmienia. 8 times the average cost it would cost you to buy a loaf of bread when this horse comes. Gdy ten koń się pojawi, to koszt chleba wzrośnie 8-krotnie. And so we see this big picture and we say these are terrible judgments, something is about to break. I gdy tak czytamy o tym, myślimy sobie, że to są naprawdę ciężkie, dramatyczne sądy, więc na pewno coś zaraz się zniszczy, zepsuje. And as Christ pops open the fourth seal, a pale horse, green like death, shows up and he is named Death and Hades or Hell follows with him. It is total chaos. I gdy tak o tym myślimy, Jezus rozrywa czwartą pieczęć, pojawia się koń sino-czerwony, który przypomina śmierć i śmiercią jest nazwany. The image is clear, even though the details might be a little complicated. I pomimo tego, że szczegóły mogą wydawać się skomplikowane, to w zasadzie jest to proste przesłanie. Rome is crippled. Its promises are undermined, and those who trust in it have no firm ground to stand. Przesłanie było takie, że Rzym był w złym stanie, a jego obietnice nie stanowią żadnej stabilnej podstawy, ani nie są w stanie zapewnić nic dobrego. And Christ pops open the fifth seal and all of a sudden John's attention has turned from these four horses. Jezus rozrywa piątą pieczęć i uwaga Jana od tych jeźdźców przenosi się to an altar in heaven. Przenosi się na ołtarz w niebie. And underneath the altar he sees and he hears the cries of the martyrs. A pod tym ołtarzem Jan widzi i słyszy płacz męczenników. These are the ones who have died for their witness to the Son, to the Lamb. To był ołtarz i dusze zabitych za słowo Boże i za świadectwo, które składali. In other words, they would not worship at the altar of Rome and therefore they were slaughtered because of their unwillingness to compromise. Byli to ci, którzy nie poszli na kompromis i nie zgodzili się chwalić tego, co oferował im Rzym, zamiast chwalić Boga. We're fortunate to not to have to deal with the literal reality of this where we live. I mamy naprawdę ogromne szczęście, że nie żyjemy w takiej rzeczywistości jak wtedy chrześcijanie. But Christians are dying. Ale chrześcijanie umierają. The number of martyrs is increasing in our world. Liczba męczenników i w naszym świecie ciągle rośnie. And in this picture, the martyrs cry out to God. I w Księdze Objawienia tutaj czytamy, że męczennicy wołają
do Boga. Now imagine this. You've gone through God's judgments on Rome and you've been caught in the crossfire. I wyobraźmy sobie, że zdarzyło się nam żyć w czasach, kiedy byliśmy między Rzymem a Bogiem. And because you would not compromise, you have lost your life and the world thinks they beat you. I nie poddaliśmy się rządom Rzymu, tylko pozostaliśmy wierni Panu Bogu, zostaliśmy za to zabici i świat myśli, że zostaliśmy pokonani. And they ask God. I właśnie głosy tych, którzy coś takiego przeszli, pytają Boga. How much longer are we going to cry out until you avenge us? Pytają one, Władco Święty i Prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? In other words, innymi słowy, where is your justice? Innymi słowy, pytają oni, gdzie, Boże, jest Twoja sprawiedliwość? Your people are dying. Twoi ludzie umierają. Twoi ludzie umierają i nic się nie dzieje. And God says, a Bóg odpowiada, you need to wait a little longer. Musicie poczekać jeszcze trochę. Because there are more of you that need to die. Bo musi umrzeć was więcej. It's encouraging, but not really in the way that feels good. Jest to poniekąd zachęcające, ale nie w sposób, który jest przyjemny. More people must bear witness to the Lamb. Bo więcej ludzi musi być świadkami dla baranka. More people on the earth must not compromise their character. Jeszcze więcej ludzi musi nigdy nie złamać swoich zasad. More people must carry their cross and it will cost them their life. I jeszcze więcej ludzi będzie musiało iść ze swoim krzyżem przez życie, aż przez to zginą. But in the meantime, ale w międzyczasie, God welcomes them home. Bóg wita ich w domu. With his own clothes. Wita ich w swoim domu z przygotowanymi dla nich szatami. The white robe, which symbolizes victory and purity and conquest, is given to those who seemingly have lost. Czeka z szatami, białymi szatami symbolizującymi zwycięstwo i pokój dla tych, którzy wydawałoby się, że przegrali. They are wearing the clothes of the kingdom. Ci męczennicy założyli szaty samego Królestwa Bożego. They have done their duty and now God is about to end all things. Oni spełnili swoje zadanie i oczekują na Boga, który teraz wszystko zakończy. The Lamb then opens the sixth seal and John's attention is then focused back on the earth. A wtedy baranek Jezus otwiera szóstą pieczęć, a uwaga Jana skupia się z powrotem na ziemi. And now there is nothing spared. I czytamy o tym, że wtedy już nic nie pozostało. The mountains and the valleys melt away and God peels back the sky like a scroll. Niebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca. The order that God had built in the beginning has been completely torn apart. Porządek, który na początku stworzył Bóg, został kompletnie zniszczony. It's total destruction. Jest to po prostu kompletne zniszczenie. This is not the end of Rome. I to nie jest tylko koniec samego Rzymu. It is the end. Ale to jest koniec końców. And as the world begins to fall apart, all the rich and the wealthy and the slaves and the weak run and hide. I gdy ten świat się kończy i chyli ku upadkowi, wszyscy bogaci i dygnitarze tego świata, ale też niewolnicy, biegną i szukają schronienia. And most ironically, those who lived in palaces and in luxury and enjoyed their life serving the kingdoms of this world. I paradoksalnie chowają się też ci, którzy żyli w swoim królestwie z wszystkimi bonusami i przyjemnościami tego świata.
run to the mountains and the hill country to hide in caves like animals. Oni również biegną w góry do jaskiń i chowają się. And they cry out to the rocks, which were the idols that they worshipped. Save us! I krzyczą do kamieni, które dla nich stanowiły bożki. Uratujcie nas. And at the end of chapter 6 comes a very important question. I na końcu rozdziału 6 pojawia się bardzo ważne pytanie. It is the people's last word before they exit the stage. Jest to ostatnie słowo ludzi, zanim znikną z tej sceny. God has judged the earth. Bóg osądził ziemię. And who can save us from the wrath of the Lamb? I kto jest w stanie uratować nas przed gniewem baranka? Who can stand? Kto przetrwa? It is a terrible thing to be judged by the living God. Jest to naprawdę przerażająca rzecz być ocenianym przez Boga, być sądzonym przez Boga żywego. Because God sees all and God knows all and God does everything perfectly. Bo Bóg widzi wszystko, słyszy wszystko i wszystko robi w idealny sposób. And it is terrifying to believe that God will repay those of us who have done evil in our time on the earth. I przerażające jest myśleć, że Bóg odpłaci tym, którzy czynili na ziemi zło. Now judgment has come upon the earth. Sąd przyszedł, dzień sądu przyszedł na ziemię. But not all are condemned. Ale nie wszyscy zostaną potępieni. As if to say, let me go back and explain something. John returns to before the angels come and destroy the earth. I jak gdyby Jan chciał coś nam wyjaśnić, cofa się do tego, co wydarzyło się przed tym wszystkim. These four horsemen are now described as four angels, and God says, wait, before you begin. I teraz jesteśmy w rozdziale 7 i czytamy tam, że tych czterech jeźdźców teraz stanowi czterech aniołów. And so these angels are standing and waiting to execute God's judgments. I oni stali na krańcach ziemi, czekając, aby dokonać sądu Bożego. And another angel rises from where the sun rises. He comes from the east and he says, "Let me seal God's people on their foreheads." Ale Jan opisuje: zobaczyłem też kolejnego anioła, wznosił się od wschodu i miał przy sobie pieczęć żywego Boga. Zawołał on donośnym głosem w stronę czterech aniołów, którym zezwolono szkodzić ziemi oraz morzu: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie odciśniemy pieczęci na czołach sług naszego Boga. And so the image is, there are some in which God has decided that he will save. Oznacza to, że są ci, o których Bóg zdecydował, że ocali ich sprzed swojego sądu. And then John hears. I wtedy Jan słyszy. It is a military census. When Israel would get ready for war, they would call men from all of the tribes. Gdy Izrael szykował się na wojnę, to zwoływał wszystkich mężczyzn. And they would call out the number that they had brought for battle. I oni w tym momencie krzyczeli liczbę armii, którą zgromadzili do tej walki. And John hears their number and it is 144,000. I Jan słyszy tę liczbę, jest to liczba 144,000. Which is a beautifully symbolic number. Jest to wspaniale symboliczna liczba. In the Old Testament, things are often described in sevens or twelves and often in square formation. W Starym Testamencie często w opisach czytamy o takich liczbach jak siódemki czy dwunastki lub też opisy są budowane na bazie kwadratu. So there are 12,000 soldiers from each of the 12 sons of Israel.
I ta liczba oznacza, że z każdego z 12 plemion będzie 12 tysięcy odkupionych. Now we see this 144,000 in other places in the book of Revelation. I te liczby 144 tysiące widzimy w innych miejscach w Księdze Objawienia. And you might read this and think, oh, okay, just another list that we see in the Bible. I można by sobie pomyśleć, okay, kolejna lista, jakie czasami widujemy w Biblii. And we might think, okay, maybe this is a literal list of Israelites that have been saved throughout history. I być może pomyślimy, że okej, to jest naprawdę ta dokładna lista tych, którzy będą ocaleni. Now there are some who believe that and they have their reasons for believing that. Są tacy, którzy wierzą w to i mają ku temu powody. But there is enough evidence to suggest that that cannot be what this means. Ale jest wystarczająco dużo dowodów, żeby wykazać, że to nie może być odczytywane w tak dosłowny sposób. Reason number one, there is no military list like this found anywhere else in the Bible. Po pierwsze, nigdzie indziej w Biblii nie ma takiej listy, o jakiej tutaj czytamy. This list is the 12 original sons, which is not the way Israel counted its people. Ta lista to 12 tych pierwotnych ojców założycieli. They didn't count. Israel wouldn't count their people this way. Ale Izraelici nie liczyli swoich plemion i ludzi w ten sposób. Actually, one of the tribes was so bad they lost their inheritance, and so Joseph was split into two families. Wręcz przeciwnie, jedno z tych plemion było tak złe, że zostało jakby skreślone z tej listy. Odebrano im to prawo i Józef musiał stworzyć dwa kolejne plemiona. And another reason that suggests that this cannot be a literal list is because Levi is involved and they're never involved. Ale też dlaczego ta lista nie może być prawdziwa, to dlatego, że tutaj zaangażowani są Lewici, którzy w zasadzie nigdy nie byli zaangażowani. Thirdly, the order is wrong. A po trzecie, kolejność się nie zgadza. Now, if you don't study ancient lists, you're like, I don't recognize any of these things. I oczywiście, jeśli nie studiowaliście starożytnych list, to pewnie pomyślicie sobie, że nie rozpoznajecie i nie rozumiecie nic z tego. That's okay. There are nerds out there who care about this kind of thing, and we love that they did this for us. I to jest okay, bo są ludzie, którzy na tyle lubią ten temat, że zbadali to dla nas. The first tribe is not Reuben, which we would expect. It's Judah. Pierwsze plemię nie jest Rubena, czego byśmy się spodziewali, ale Judy. It should be Reuben. A powinien być to Reuben. Maybe John is hearing something that is telling us something that is different than what we've seen before. I może Jan. No. John is telling us something. I być może nam wydawałoby się, że to błąd, a być może Jan po prostu próbuje nam coś ważnego zakomunikować. So this number, 144,000, is 12 by 12 by 1,000. Więc ten numer, ta liczba 144 tysiące to 12 na 12 przez 1,000, przez 1,000. And in chapter 22 we see that the new Jerusalem is 12 by 12 and it has the 12 names of the apostles and it has the 12 tribes of Israel. It's all the people of God in one picture. I w rozdziale 22 czytamy o Nowej Jerozolimie, która ma wymiary 12 na 12, w której pojawia się tych 12 nazw plemion i zebrani są tam ludzie Boga. This is a picture of God's holy army that he has chosen to be his witnesses on the earth. I to jest obraz Bożej świętej armii, którą Bóg powołał do tego, żeby była jego świadkami na ziemi. And guess what they're doing? I zgadnijcie, co oni robią. Standing. Po prostu trwają. They're not climbing under the rocks, they're not hiding in the caves, they are ready for battle. Oni nie chowają się w jaskiniach, nie modlą się do kamieni, nie chowają się pod nimi, ale oni stoją gotowi do walki. And that is because the answer to the question who can stand is God's people. A to dlatego, że odpowiedzią na pytanie, kto to może znieść, kto to może wytrwać, to właśnie, że są to ludzie
Boga. God's people are those who are able to endure. Ludzie Boga są tymi, którzy wytrwają. The final reason why this can't be a literal list of the only people who make it to heaven. I kolejny argument na to, dlaczego ta lista, o której czytamy, nie jest to szczegółowa, konkretna lista tych, którzy do nieba trafią. It's because this is what John heard. To dlatego, że jest to, co Jan usłyszał. And in verse 9 he says, after this I looked. A w wersecie 9 czytamy, że po tym, jak to Jan usłyszał, spojrzał dalej. And he says, behold, a great multitude of people from every tribe, from every people, from every nation, speaking and worshiping the Lamb. I czytamy, patrzę dalej, przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty, w rękach trzymali gałązki palmowe i chwalili Boga. And they, along with all of heaven, worship God. I ta grupa razem z całym niebem chwalili, uwielbiali Boga. In other words, the promise that God made to Abraham that he would be the father of many nations. Innymi słowy, ta obietnica, którą Bóg złożył Abrahamowi, że będzie on ojcem narodów, has come true. They are clothed in white robes. Ci ludzie ubrani byli w białe szaty. And although they are going through the tribulation, this season of difficulty and suffering. I pomimo tego, że oni przechodzili przez sezon cierpienia i problemów, they worship, saying, "Salvation belongs to our God." Pomimo tego donośnie ogłaszali, zbawienie jest w naszym Bogu. The same judgments that destroy the world of the wicked. Ten sam sąd, który zniszczył złych tego świata. Have purified the saints. Ten sam sąd oczyścił świętych. John says, who are these? Jan pyta, kim oni są? And the angel says, these are the ones who have come out. These are the ones who have made it. A on odpowiada, to są ci, którzy przeszli wielki ucisk. And he says, they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. That's a lot of content. That's a big story with big ideas. I jest to naprawdę ogromna, złożona historia z wieloma ideami. And this particular set of seven seals, which we have just come to the sixth, ale ten zestaw siedmiu pieczęci is designed to hone in on one idea. Został zaprojektowany tak, aby przywieźć nas do jednej konkretnej myśli i konkluzji. And it is that the saints are victorious when they refuse to compromise. I dochodzimy do wniosku, że święci odnoszą zwycięstwo, kiedy odmawiają pójścia na kompromis. We walk around in the 21st century and we believe that the world that we live in is basically harmless. Bo żyjąc w XXI wieku, funkcjonujemy w świecie i wydaje nam się, że nie da się jemu zaszkodzić. But Revelation wants you to think of the world in a different way. Ale Księga Objawienia uczy nas, żeby myśleć o świecie w inny sposób. You have to begin to understand that the enemy and the kingdoms of this earth. Bo musimy zrozumieć, że nasz wróg i królestwa tego świata will do anything and everything they can to get you to compromise. Zrobią wszystko, żebyśmy poszli na kompromis. We will not. Ale my na kompromis nie pójdziemy. We are those who have washed our robes in the blood of the Lamb, and when everything in this world completely
comes apart. My jesteśmy tymi, którzy w krwi baranka wybieliliśmy swoje szaty i gdy dojdzie już do końca tego świata, we are those who can stand. My będziemy tymi, którzy wytrwają.